Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafiosolec i witam was w kolejnym to już odcinku z Farming Simulator 2017. Ze mną oczywiście Brączek. Tak, ja jestem też, cześć. Jak widzicie, to seria od Bizona do Leksiona. Nie mieliśmy czego nagrać, tak się długo zbieraliśmy. No dzisiaj pogoda nie dopisuje, dlatego też bierzemy się za jakąś grę. Wreszcie Farming pojawi się na kanale i wreszcie we dwójkę. No jak widzicie, dzisiaj kolejna akcja. No i znów pracujemy na budowie. No niestety, praca na budowie sama się nie zrobi, ale jak widzicie, no jest kolejny progres. Ogólnie no ta ziemia została wygarnięta, co mogłem, już podgarnąłem sobie resztę ładowarką, także to prawdopodobnie wywieziemy na live'ie albo u Brączka może na odcinku, nie wiem, zobaczymy. Ja też jeszcze chcę zrobić wywożenie ziemi, także coś z tego będzie. No i jak widzicie, tutaj mamy zagłębienie, ponieważ powstaje właśnie, że to mogę tak nazwać, basen czy taki zbiornik na gnojowice. Wiecie, to wszystko normalnie później będzie wymurowane. Tutaj również będzie posadzka już cała wylana, także myślę, że w następnych odcinkach już pierwsze jakieś szalunki się pojawią. No ale jakby nie było, musimy tą ziemię najpierw stąd wybrać. No i od razu na samym począteczku chciałem podziękować właśnie Reversowi za przerobienie oraz właśnie Fałenowi, który troszeczkę tutaj też jeszcze musiał się pobawić z tą naszą koparką. No bo ciężko, jeszcze żadnej koparki w Farmingu 17 niestety, ale nie ma. Dlatego też troszeczkę więcej zabawy z tym było. No tak szybciej wysypać. Czekaj. Trochę. O, muszę sobie. Zamykać ją bardziej musisz. No muszę ją bardziej zamykać. Nie wysypawało. No ogólnie szybciej nie pójdzie, ponieważ no ma kilka bugów i tak to dzięki temu wszystkiemu jest to, że jak wolniej robimy, to jest o wiele, wiele lepiej. Także no naprawdę chłopaki się mega fajnie postarali. Myślę, że takie płynne ruchy poprzez to, że właśnie gram na klawiaturze. Już dawno chyba tutaj nie obsługiwałem się. Ale szybciej chyba nie powinno i tak się obracać moim zdaniem. Chyba jest okej. Okay. Zresztą widziałem jakiś filmik na internecie, co typek się zawiesił tutaj na linie i się kręcił dookoła. A ja wiem, które. To tam szybko trochę zapierdzielało to. Ale to ona się rozkręci, to wiesz. To też inaczej bardziej, zamknij bardziej, bo ci się wysypie. O. Także no Brączek, jak widzisz tutaj, no roboty jest co niemiara. Widzę, na tej serii. No także możliwe, że właśnie do mnie też odcinek stoi. No moglibyśmy nagrać, bo nawet to kopanie powiem ci, byś mógł nagrać, bo tu będzie, no i co ja mogę, wywiozę maksymalnie ze 3 zestawy na odcinku. Ile wchodzi na jeden przyczep? 8 ton, nie? 8 ton. No to ile? 4, 5... Czekajcie. 6 w tych łopat na, znaczy 6 łyżek na jedną przyczepę gdzieś około. No, także... Ale ładna ta czerwona przyczepa, ja pierdzielę. O. Także naprawdę to fajnie wyszło i ogólnie... W ogóle ostatnio wyszła ta przyczepa, ta metal techa. Taka, tylko też większa. I już na samą, jak tylko ją zobaczyliśmy, już z Bolkiem myśleliśmy, jaką to by serię. Jaką to by serię ponagrywać, nie? Także naprawdę powiem wam... Zobaczcie, co? Trzeba poderwać, pa. Ciężko mi się tak nauczyć jest, bo troszeczkę jednak jakby nie było, jestem przyzwyczajony już do swojego tego. Może w wyrwieniu Holanda? Nie, no spokojnie poleci. O kurwa, milimetry! Jestem przyzwyczajony właśnie do mojej... Cześć, czekajcie. A, powinno być okej. Szoku jestem, że w ogóle udało się to tak poprzerabiać, że te ramiona wszystkie chodzą i wszystko od czegoś tam zależy. Nie, jest git, naprawdę. Także jest nie wiem, czy światło ma zapalone z przodu cały czas. A, tak jest, widzisz jak ten. O, dobra, możemy trochę sprawdzić jak to będzie w środku. O kurwa, lagi. Żeśmy nie odlagowali. Nie. To tam się nic nie tego. Ale fajnie to się nabiera. O, ale zajebiście. Dobra, konkret. Dobra, już ogarniam. No i ogólnie co, pogoda nie dopisuje w ostatnich dniach, nie ukrywajmy. Wczoraj było fajnie, no niestety nie udało się zbyt dużo nagrać, bo pana Bogusia nie było. A niestety w pracy chcemy, żeby on był, chcemy, żeby był też, jak będziemy nagrywać tego vloga. No i najgorsza sprawa jest w tym, że prace w Mokrzynie trwają cały czas. Znaczy, no jest się go się cieszyć, tak? No bo jednak coś tam próbują i się dzieje naprawdę w Mokrzynie, no ale nie chcemy się kręcić, bo jak wiecie, no to tam kilka firm pracuje. Ostatnio byliśmy, to jedni zakładali okna, drudzy murowali, tak, także naprawdę dzieje się tam co niemiara rzeczy. Ale na pewno, ja na 100% uda się nagrać, to tam nie ma. My dzisiaj będziemy chcieli jechać o pierwszej. Dzisiaj, jeżeli się dzisiaj nie uda, to na pewno jakiś dzień tam poświęcimy na to, żeby jakiegoś tam zajebistego vloga dla was tamtą nagrać, nie? Mówię, mam takie dwa przerywniki, ale to tak bardziej by mi to moim zdaniem pasowało do takiego vloga dziennego, że tak powiem, niż do takiego typowo z Mokrzyna. O, już mamy pełnego. Full? No, dobra, ja sobie wysiadam. No to ci szybko poszło. No, nawet w miarę. Ja jak powiem ci, że jak się rozkręcimy, to może być nawet w miarę szybko. A masz kurwa go brudnego? No, jak jeździ, to jak cały czas robota, to ja już go nawet teraz nie myję, wiesz? No, masakra jest. On teraz praktycznie... Masz dwa ciągniki tutaj, tak? No, dwa ciągniki mam. Kupiłem sobie MF-a teraz nowego w tym sezonie.
I właśnie, no i tego. A co sprzedałeś? Ursusa. A Ursus, bo ty miałeś Ursusa. Od samego początku miałem Ursusa, także no długo go miałem. A ty jeszcze miałeś kiedyś tego Zedora, pamiętam, nie? O, to początek serii w ogóle. To, pamiętasz, u ciebie wtedy był ten. Ty byłeś u mnie ja i zaczynałem tą serię. Serię, no, no. No, także naprawdę. Pamiętam, co na tamtym polu takim fajnym robiłeś. Ale ja już nie pamiętam, jak to było. A to było w majówkę chyba, nie? A, tak. Czyli luty. Nie no, rok byś miał tą serię, już chyba nie. No, ta seria jest no, na moim kanale to jest najdłuższa seria, jak na razie, no ty, to już jest jakby nie było 40 odcinków będzie i ona miała nawet przerwę. Weź Brączek sprawy. Właśnie to jest to, że mamy dwa komputery. To jestem ciekawy, naprawdę. I możemy sobie to sprawdzić. Mafia Starlet Games. I czekaj, ale ja nie wiem, jak mam to szukać. Od Bizona do Lekcjona, hashtag 1, wpisz. Co? Od Bizona do Lekcjona, hashtag 1. Bo nikt takiej serii nie ma. Ty jest, patrz ile tego się wyświetla tutaj. Od Bizona do Lekcjona, hashtag 1. Trójka. Wiosenny siew. No dobra, ile było kiedy? Ty, to było to, nie? Tylko ty miałeś wiosenny siew to nazwane wtedy, czy nie? Nie, ale pierwszy odcinek. Tak, to jest to, no. 11 miesięcy. Ty, czyli byłeś w lutym. No, to było w lutym. To seria ma prawie rok na kanale. Ludzie, to jest, kurczę, naprawdę. No, odcinków nie jest dużo, tak? Ty. Tak, bo trzeci odcinek jest 12 lutego, czyli jak byłeś u mnie, no. Czyli zacząłeś się jak ja byłem u ciebie. Ja cię kręcę. To serio, długo trwa ta seria. Fajnie, bo to jest kontynuacja po prostu z 15 do 17. Kto wie, czy jeszcze w 19 jej nie będzie. O ile 19 będzie? No, o ile 19, no ja no będzie raczej. Albo jeżeli będziemy chcieli w ogóle ją kupić, bo każdy czeka chyba na Catalent Crop. Właśnie, ja już w marcu dostaję zaraz pierwszą wersję. Jo? No. Kurwa. Ciekawie to będzie wyglądać. Ty co jest? Muszę sobie, wiesz co, przybliżyć bardziej. Czekaj, moment, muszę to ogarnąć. O, czekaj, a to już jest płód tutaj. O, i teraz o, tak. Jest, dobra. Także no, wybierania mi się wydaje, no będzie sporo. O, dobra, lepiej mi się jednak na klawiaturze tym obsługuje wszystkim. Szybciej, nie? I nie musisz tyle szarpać tą myszką. Także naprawdę jest roboty co nie miała na tej serii. No już to będzie trzeci odcinek z budowy, gdzie pracujemy. Także no następny mam nadzieję, że to już szalunki. A nie mówisz, że żniwa? A właśnie, może zrobimy sobie taki przerywnik i byśmy nie dawali cały czas, wiecie, jednego. Tylko teraz byśmy mogli zarąbać sobie żniwa. Czekajcie, ja bym sobie otworzył tą łychę i ściągnął ją do siebie. O! Mógłbyś te żniwa zrobić. No, bo teraz chcę budować ogólnie. Nie, no, także mówię. I też, żebym, no, muszę skądś pieniądze brać. A czym prędzej sobie żniwa, tym prędzej będę mógł zakupić sobie materiały i w ogóle. No, bo też zapłacone już za to wszystko? No, 100 tysięcy mam z kredytu na razie i więcej kredytu już nie mogę niestety wziąć, ponieważ już kredyt był wzięty na Maseja. Także ja już mam tutaj kredyt z głowy, że tak powiem. I teraz muszę z własnych pieniędzy, tak, full mamy. Ale to ja sobie wezmę, już przetransportuję się, nabiorę łyżkę i pojedziemy sobie na żwirownię. Także jeśli chodzi o kredyt, to już nic się nie mogę wesprzeć kredytem. Dobra, możemy sobie ją zgasić. No mówię, tak jak powiedziałem, będę pracował dużo na tej budowie. Maszyny mam wypożyczone i ja staram się jak najwięcej tutaj pracować, żeby jak najmniejszym kosztem wyjść z tej budowy. Dziwię tak, bo skarbnicy, co? No, tak jakoś, kurde, nie wiem kiedy tak grałem. Oprócz przygotowywania save'a, to tak na nagrywanie to... A u kogoś? No, u kogoś, a no u ciebie jedynie. A praktycznie na kurde. Miejmy nadzieję, że ja niedługo też sobie już na kierownicę pogram. No już też mamy taką nadzieję, także będzie się działo, wam powiem tylko tyle. Uważaj, bo słup jest. Ja pewdolę, skosi go. Nie. O, to jednak trochę. A ostatni raz ładnie mi się udało. Jedynie co, to muszę zmienić tę teksturę rzepaku. Czemu? Nie podoba mi się, że taka jasny, ten dół jest taki jasny, wiesz? Teraz tutaj? No. Jest patrząc tak na trawę i w ogóle wszystko na ten klimat, to ciemniejsza tekstura tutaj spodu by się przydała, niż taka zielona. Ja się tym pobawię i sobie wymienię właśnie teraz teksturki na tej mapce, żeby to ja też... Ja jestem poruszył, jeszcze nie grałem w 17. No, te żniwa... Dałbyś pograć, a nie koledze. To pykniemy może tam. Boże, nie zapierdalaj tak, bo ci piasek wysypie. Spokojnie, Andrzej. Kurde, nie mogę się przyzwyczaić na tej myszce, bo jest tak na pedałach, że leciutko jadę. Mogliśmy sobie pedały podłączyć. No ale ja mam je zwinięte w szafce, to nic z tym się nie składać. Nie, nie gra na kierownicy. Nie, zresztą na tamtej to też by mi się chyba nie chciało grać. Co ty, wiesz jak to jest zlipa? Czekaj, ja to bym sobie poleciał na tym. Tej drogi tam nigdy nie było dalej. No ja zrobiłem, o Jezu, co to? Jakiś lag był mały. No serio, tej drogi tu nigdy nie było. No bo to, mówię, zrobiłem specjalne drzwi. O! O, ale zajebiście. I sobie teraz będę jechał na tempomacie. Także o wiele lepiej powinno nam się jechać. Tą koparą też możesz jeździć?
Tylko parę, tylko taką statyczną zrobiłem. Nie, bo po co, nie? Jak jedynie bym mógł tutaj sobie zrobić... A skąd tą żyrofkę? Gdzie jest kurwa przyczepa długa do chuja? Jakim cudem? Ciekawe, gdzie ona się odczepiła. Kurwa, bolec mi skoczył, ty! Ej, ja jestem w szoku, za szybko zapierdalaliśmy. Ej, co? O kurwa, mówiłem, żebyś zawleczki założył, to nie kurwa, zawleczek po kurwa, za miastko pewnie wyrwało od świateł. Nie, nie było podłączone nawet. O pierdole. O ja je wiem, o, tu jest piach w ogóle do wożenia. Kurwa, pierwszy raz mi się przyczepa odczepiła na odcinku, jestem w szoku. Kliknąłeś ku? Nie, ona wyjebała sama po dziurach. Ja siny jestem w tym momencie, nie? O, nie mogę, poczekaj. Gdzie jest druga przyczepa? Ale byłem w szoku, a tak właśnie lag był przez chwilę, widziałeś wtedy? Na tej górce, syp, lewa strona, okej. Kurwa, ale dziwne, że ona się odczepiła. Realistycznie. No, mówię, na dziurach gdzieś zapierdala bolec wyskoczył. Teraz już będę wolniej jechał. A teraz bolca nie masz. Nie, będzie tam gdzieś. Na dziurę. Także ten, tego. Weź sobie gdzieś tutaj zostaw. Tu chyba nawrócenie. I się szczepi zaraz. O, dobry będzie tytuł. Odczepiająca się przyczepa. I wyskakujący bolec. Dobra, ciśnie. Ważne, że ona gdzieś tam ten... Kurwa, patrzymy, przed farmą się odczepiła, ty. Na samym wyjeździe. Nie, no niemożliwe by to było. Tam nie było dziur. Mogłaby się jedynie odczepić przy wyjeździe na ten... wiesz gdzie. Nie, no dobrze, to tylko tutaj, nie? I ty, zobacz, jak ona ładnie ten... O, hamulce sprawne od razu zahamowała. No, co ty nie, myślisz? Ona nawet nie była podczepiona, no, do była, światła nie były podczepione, bo gniazdko jest rozerwane. A, no tak, konkretnie. O, i gitara, nie? No i dobra, po przyczepie... Zresztą nikt nie musi się męczyć pod górę. Po przyczepie ten... Kurde, powiem wam, kasa by mi się strasznie przydała na tej serii. Dobra, będę sobie jeździł tym pomatem, lepiej będzie mi się jeździć chyba. Kasa by mi się strasznie przydała na tej serii z racji tego, że wymieniłbym sobie właśnie te przyczepy, o których wam wspominałem. Idealnie bym mógł zrobić... Albo doradźcie mi, czy mogę tak zrobić. Nie wiem, napiszcie mi, ile miałbym zapłacić za dodatkowe burty. Tutaj jakieś tam, nie wiem, sporniki czy coś w tym stylu. Tak, aby przerobić obie przyczepy na nie dwuburtowe, tylko na te DB14. Trzyburtowe, co tam wtedy 14 ton wchodzi. Także to ta ma dwie, nie? No i tamta ma trzy. Także weźcie mi, jak możecie, to powiedzcie, co ja mam z tym zrobić. Wiesz co, ja sobie tyłem teraz cofnę. Pierdolisz tam do dziury. I tam wsypię. Także napiszcie w komentarzach, będzie mi niezmiernie miło. Zresztą ja na was mogę liczyć, bo ta seria jest najlepiej komentowana chyba z moich serii. Mimo że tu nie mam dużo wyświetleń, to tu po 600 czasami komentarzy potraficie zrobić. Dobra, o. Dalej nie wcofuję. Cofnij jeszcze! Poczekaj, najpierw zrobię... O, jest tył. Mówisz? Nie, no nie. Nie, nie. Bo, o kurwa. Nie, dobra. Ważne, że... Bo się przebocze, zaraz zjedzie na dół. Ważne, że jest jedna. A to potem co, byś tam spychał na dół, czy jak? O, jak coś tam tu podepchnę, nie? No zresztą tu jest ich żwirownia, także nie muszę. Kurde, a jeszcze zwożenia piachu, ile ja będę miał roboty? No ale koparą tu przyjadę i będzie git. Z czego? Zwożenia piachu, to jest piach do wożenia, na budowę. No przecież, a czym wymuruję cenę, nie? Gościu. A kurwa, masz. No przecież szalunki i w ogóle wszystko, no to beczkę zamówię, no to wiadomo, to już tam jest nawet zapłacone, bo to 100 tysięcy to jest te materiały budowlane i w ogóle za wszystko tu. A dalej... O, kurde, teraz będę miał ten... Co wąci? Nie, spokojnie. Przyzwyczaiłem się już na tym, na kierownicy bardziej. No i ogólnie praktycznie mamy tylko nagranego jednego vloga. Miejmy nadzieję, że uda się nagrać jeszcze, że jeszcze kilka. Nawet nie mamy kiedy, zobaczcie, zrobić tego. Tego testu, vloga. Nie vloga, tylko live'a do testowania. Będziemy to, musieli... Nie, to zrobimy myślę, że jutro albo... Jutro, w... takiego godzinnego chociaż to sobie odpali. Myślę, że my w nocy może gdzieś się odpalimy na sekundę chociaż, chwilę raz, zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Czy na pewno trzeba całą, wiesz, wszystko, całą grafikę przygotować, wszystko, nie? No już trzeba live'a. Właśnie ten... Trzeba w ogóle jakąś miniaturkę fajną opracować, nie? Także myślę, że coś fajnego będzie. W ogóle też ostatnio pochwalę wam się takie... Zrobiliśmy sobie kilka takich zajebistych zdjęć do miniaturek. Mogliście już taką jedną zauważyć na miniaturce 60 sekund u Brączka, na 60 sekund zapraszam, bo naprawdę po aktualizacji ta gra wygląda mega zajebiście. Myślę, że jakiś odcinek u mnie też pojawi się na dniach, z tego nagramy sobie, także naprawdę będziemy mieli fajny stings do miniaturek. I kurde, przydałoby się coś takiego u mnie pocykać, jak będzie Adam. No. I w trójkę, żebyśmy mieli coś nowego do miniaturek, bo mamy stare praktycznie zdjęcia. I teraz przydałoby się... Ty, żeby przyczepa mi znowu nie wyskoczyła. Myślałem, popatrz, że wysiadłeś. Żeby trzeba patrzeć tu. Nie, jest okej. Okay. Kurde, z nim będę miał sporo. Ja mam w ogóle jeszcze 30 ton pszenicy chyba w tym. A te wszystkie winie. Pola są twoje? Tak, te tutaj.
Oprócz tego tutaj po lewej stronie jeszcze nie jest moje. Tu jeszcze Andrzej coś zasiał. Tak, Andrzej coś tu zasiał. Nie wiem co, ale coś zasiał. Ile to pole w ogóle kosztuje? A to na pierdolę? Ile? 113, o kurwa. 113 tysięcy, ale no ja na razie nie mam pieniędzy, także no jakby... Nie, masz 33 tysiące. Także sporo na pewno. O Boże, myślałem, że przystanek skasujesz. O kurwa, idealnie się zmieści teraz. A tu mam ciężko, naprawdę, z dwoma przyczepami mam ciężko, lepszy jest ten drugi wjazd. W ogóle ludzie, kurde, ja miałem zawalić tą dziurę. Zaraz pojedziemy, czekajcie. No to jak wjadę ten, to... Weź tam, ale nie. To nie przyczepą, weź tu ładowarką. Ja ładowarką to zawiozę. To jest teraz. To zawieziemy to teraz, czekaj. Na taką odległość? Jo, chyba jo. O, coś w tym stylu. Dobra, jedziemy sobie zasypać ten. Bo ja już to dawno miałem zrobić i patrzcie, kurde, naprawili mi ten wodociąg, nie? Co jest przy mojej gospodarce. Tam co rura była pęknięta. Naprawili to? Naprawili to, tylko nie zasypali mi tego. No ale jak mam ziemię, to ja sobie sam to zasypię, wiesz? Kurde, ta ładowarka jest przekozacka, nie? Jakby mi się ta ładowarka przydała, taka to w szoku. Dobra. Ale fajna jest. Ona jest zajebista do takich prac. Przejebane to skręcanie bez kierownicy. No dobra, nie będziemy tu zasuwać, żeby nam się, nie wiem, teraz łyżka na przykład nie odczepiła. Ale co, oni tam te wszystkie pachołki zabrali, czy co? Nie, jeszcze tego nie pozabierali, ale jest po prostu, wiesz, samo rurowanie zostało, nie? I nie zasypali. O, MFX stoi sobie. O, widzisz? A co ty musisz teraz zrobić? No ja sobie wysypię tu ziemię na to. Ładnie. Czekajcie. Ura, pachołek się wyjebał. Też nie chcę sobie zboża wygnieść, nie? Ale dziwnie się tak trochę skręca tym, okej. Myślę, że jedna starczy. Dobra, czekajcie, żeby nie wszystko w jedno miejsce. O, weź sobie tutaj to dosyp, w tą stronę. Zaraz, moment. O, nie starczyła jeszcze jedna łyżkę. Jeszcze jedną łyżkę sobie zrobimy. No i ogólnie leci, zobaczcie, kurde, co już my mamy dzisiaj środę. O, ja cię kręcę. Już mamy dzisiaj środę, zaraz praktycznie sobota i niedziela wyjeżdżamy do mnie. Także na te dwa tygodnie zleci mega, mega szybko. No mówię, pogoda średnio dopisuje, no i też no nie mam nadzieję, wiem, że przez te trzy dni teraz się uda trochę więcej nagrać. No, chociaż no do Bartka Kaspa chcemy skoczyć, więc myślę, że jakiś vlog się pojawi. No i na pewno chcę ten mokszyn, bo no wiata i w ogóle garaż, jaki tam buduje się, to jest kurwa coś pięknego. Powiem wam, jestem ciekawy efektu na wiosnę, ale to na wiosnę Brączek zrobi sobie vloga. Także już trzeba poczekać i jak już wszystko będzie wybudowane. No teraz pojedziemy w trakcie prac, akurat na wiosnę Brączek sobie wyskoczy i sprawdzi, jak to tam właśnie wszystko fajnie będzie wyglądało. No i praktycznie myślę, że jeszcze dobre 2-3 odcinki na tej serii. Gdzieś drzewo chyba było, nie? Wyjechało spod opony, wystrzeliło. No. Myślę, że te 2-3 odcinki takiej jeszcze zabawy przy budowie już będzie widać taki zalążek obory, bo już myślę, że na spokojnie będzie. Na co to będzie obora? Na wolnostanowiskowa na krowy. Także no około 60 sztuk. Nie wiem, tam piszę na tym. Wiesz co, pisze u mnie na tablicy budowlanej. Zaraz pójdziemy zobaczyć i ci powiem dokładnie. Dobra. Ale ja chciałem na około 60 sztuk. Tam wyrobił mi ten architekt wszystko. Do przodu. O i... Czekaj, masz 2% wie. Tylko. No i dobrze, chcę teraz to wysypać. Później to już sobie wyrównam, już nie będę teraz tego równał. Ej, kurwa. Dobra, zasypię się potem to. Czekaj. Dosypiesz tam po prostu. O, dobra. Już nie chcę mi się teraz z tym bawić. Jedziemy wywozić dalej. Zaraz ci powiem wszystko ogólnie, jak to jest z tą tablicą. I myślę, że już takie pierwsze zalążki, jak ta obora będzie wyglądała, będzie widać. Także naprawdę fajnie będzie się zapowiadało. Tu co masz, w ogóle świnie? Gdzie? Tu tak, tu mam świnie. A kury sprzedałeś? Opierdoliłeś? O, kurnik wymieniłem na ten. Wie, no bo teraz kury w 17 nie można ani kupować, ani sprzedawać, nie? Więc nie. A to jest też do dupy, nie? Że nie można. No to tutaj zmienili to, tak? Także. No, znaczy powiem ci tak, skór nie miałeś dużego zarobku, a fajnie, że da początek już masz coś, nie? No za same jajka jest paręnaście tego. Ja już mam. Tak, wolnostanowiskowa na 60 krów. Muszę zadzwonić. Henryk Majszak, kurwa gościu. Zobacz, jak pozwyśmy tu poskładali, będziesz mi musiał pomóc, kiedy przyjechać, będziemy później tu robić. Ogólnie nie wiem, zobaczymy jak będziemy sobie to ogradzać, bo prawdopodobnie tak, tu będzie jeszcze ta ziemia wszystko wybrane. Tu powstanie silos na kiszonkę, taki długi. I prawdopodobnie tutaj chyba, tu jeszcze też będzie wybrane, także ta skarpa naprawdę się mega wielka zrobi. Będzie jakaś wiata prawdopodobnie na belę.
I coś w tym stylu, okej, okay, nie wsiadłem z tej strony, spoko, rozumiem, dobra, otwieraj mi drzwi. Także no na pewno trochę jeszcze tutaj roboty będzie co niemiara. Od chuja roboty tu jest jeszcze. I dobra, czekaj, teraz sobie byśmy mogli tak zrobić, jeszcze... Chyba nie dasz rady, tak. Jak nie? O, dajesz radę, jest full. A jest full. Nie w tą stronę. Dobra, czekaj, ogarnę, bo już zapomniałem. I praktycznie, no co, myślimy chociaż jeszcze po jednym odcinku nagrać z Rocketa CS, właśnie, panie no CS. CS nagramy na pewno też. Panie CS na kanał do mnie, zobaczymy jak w ogóle się to przyjmie, czy będziecie chcieli oglądać, czy też nie. Myślę, że na live poleci jakiś opening, obrączka, jakiś opening z CS-a jeszcze zrobimy. Także też myślę, że fajnie może to wyglądać. Dobra, czekajcie. Co, masz ten zestaw ładował jeszcze i zawierzysz, co? No i chyba ile jest? 20 minut. No to mówię, no wolno idzie ta robota, jakby nie było, jest strasznie wolno, czekaj. Dlatego zrobimy też dwa odcinki, myślę, że dobrze. Zrobimy, też, no bo praktycznie nie mamy co szykować żadnej serii z farminga innej, oprócz od zera. Chyba tak tego nie uda się nabrać. No uda, tylko muszę... Zerwie zaraz wszystko. Dobra, jakby nie było, coś mi się tam udało. No, nie do pełna, ale nie zawsze przecież masz pełną. Ja pierdzielę, tu jest... Nie wiem, ja to jest to ze 100 tysięcy. Tu? No. Nie wydaje się, naprawdę nie wydaje się, ja ci mówię, że tak jest. Wiesz, że ja tu przy ciebie... Niech skolegować. Także naprawdę powiem wam, że no... Jest naprawdę wywożenia poza odcinkiem, nawet jakby się chciało to wszystko wywieźć, także jest konkretnie. Dobra, czekajcie, zrobimy sobie tak. Już trzeba pokombinować. A chyba ci się nie uda tak nabrać tą łyżką. Jak nie? Mm-mm. Patrz, no w ogóle tak nie nabiera. Będzie nabierać zaraz. No, dobra, to ładuj. Nie wiem, bo wysypię zaraz. To do góry i... i dzida? To na 600. No tak kurde, schodzi. że to... Z tą ładowarką tam się wpierdoli tu w dół i pojedzie. No to było po 5 ton. No ale weź się taką ziemię, która jest, wiesz, ala nie... Nie przekopana, to ciężko by było tak normalnie. No, w sumie racja, no. Bo tak to by się dało ogólnie. Ty weź se cofnij może już, czy nie? Właśnie się zastanawiam, chciałem tu jeszcze trochę wybrać tego. O, dobra, jeszcze sobie bym zrobił tutaj. To będzie, żeby to tutaj wybrać, bo już sobie cofnąć, tak. To gdzieś dalej się trochę postawić. Ale będę chciał jeszcze zrobić coś takiego. Czekajcie. Ty ma pomysły. Jest full. Jo? O, dobra. Także tutaj mam... tu już takie te ranty, to ja sobie wybiorę tamtą. No. To już... Da radę, nie? Kurwa, nie pojebało mi się przyciski, masakra. Patrzę na tą klawiaturę i nie wiem co robić. Bo już full będzie. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedna. Myślisz? No. Ile 5 łyżek tu wchodzi? Weszła jeszcze, dobra. Czyli na spokojnie. Także no mówię, w Mokrzynie prace budowlane, na mapie prace budowlane. Wszędzie prace budowlane. Wszędzie prace budowane praktycznie. Tylko że Bolek to robi sam, w Mokrzynie chyba z 30 ludzi. No weź, jak będą tam, wiesz, pracować to... Ja też będę tu nagrywał, jak ich nie będzie w robocie, nie? A. Bo nie chcę, żeby się, nie chcę im się tu kręcić z kamerą. O Boże, właściciel nie chce się kręcić z kamerą. Cicho, przecież zaraz mnie... O. Full masz. Wiem. O Boże, zajebał kurwa, to... Nie mogę. Wypadł z kabiny! Nie mogę tego ogarnąć. Trzymaj tę kierownicę tam w kabinie. No dobrze by było, nie? A on... Nie, on joystick trzyma, ty. Nie widzisz? Andre. Dwa joysticki. No przecież musi się do obkręcania i no... kurwa... A no to jest typowy... kierownicą ty nic nie robisz teraz. No to jest typowy Andrzej. On potrafi... On full. Dobra. To fulla mamy. Czekaj, nowy odcinek będzie... O kurde. A se odpadł. Nie podjeżdżaj, czemu? Nie chcę mi się rozkładać te rury, wiesz? Jaki ty... Jakie rury? Nie rury, tylko będę musiał teraz za każdym razem ją rozkładać tak dziwnie. No jak uważasz? Dobra, jazda. Ty, ta czerwona jest ładniejsza dużo niż ta zielona przyczepa. Mi to się bardziej spodobała, dlatego ją od razu zrobiłem na samym początku. A zrób jeszcze niebieską. No jaka to by była przyczepa? Jak coś, to chciałem jeszcze wieltonkę z tego robić, bo też to jest metal facha, tamta to co to jest? Metal-techa. Aha, ja myślałem, że metal-tech tylko czerwona wersja jakaś, limited edition. Tak, to nie jest o limited edition. Jak oni... A to logo też sam zrobiłeś? No wziąłem zeta. To zrób jeszcze jakąś. No mówię, że jedynie coś to wieltonka jeszcze z tego może być. No bo i tonara jeszcze. I co się stało?
O kurwa, mogę się obracać tylko w jedną stronę? Serio? Nie no, przecież obracałeś się w tamtą stronę, to pierdol. Zrobiłem obrót widocznie. Za dużo razy się obróciłeś. Ty, zerwał koparę. Ty, ale beka. W sumie, nie pomyślałbym, że tak może być. Kurde, dziwne to. Czy a, nie może się kręcić w kółko? No tak, bo przecież kiedyś ci się mechanizm prawdopodobnie by ten skończył do obracania. Znaczy, nie. Przecież tamto jak kręcić na filmiku, nie, to był, się kręcił co... Nie wiem, może kurwa zerwał to. Nie, tam musiałem podepchnąć burtę, bo się odbiła trochę, jak się odczepiła tamta przyczepa. Także, kurde, nie wiem jak to jest w takich koparkach, nie znam się, bo nigdy takiej koparki nigdy... Ty daj mi to picie, co? No i też się chce strasznie pić, tak mi zaszło w gardę, że masakra, już ci podaję, czekaj. Jeszcze tylko tak. No przecież tak mi służyłeś, że nie mogę wytrzymać. Masz Andrę. Dzięki. I... Ja chyba też tak zacznę z tym mikrofonem u góry nagrywać. Ty tak nagrywasz do mnie? No jest lepiej moim zdaniem o wiele. No bo ci nie przeszkadza nigdzie i no jednak te dźwięki klawiatury masz dalej, nie? A jak gdzieś klikniesz, pukniesz o biurko, coś w tym stylu, to zaraz się strasznie takie echo dziwne robi. Chcesz wyknąć? No, przydałoby mi się. Ja ci będę to ładował. O kurwa, nie wiem jak może to... zakręcić. Nie wiem jak to się obsługuje. Jak to ja ukończyłem kurs. O kurwa, szarpie. Na kopanie rowu. Dobra, czekaj. Nie no, w sumie zaraz będziemy drugi zestaw. Fur dopiero, kurwa, przez pół godziny. No. Masakra. Weź to wywiesz wszystko. Ej, powiem ci, że live 12 godzin myślę, żeby wystarczył. Wystarczyłby. No, na wyważenie tego, no zrobimy live wtedy z nie, czekaj, nie, już bym się pomylił. Obracałem się w tą, to już będę się obracał w tą, bo później mi znowu wyjdzie, że nie będę mógł. Także ten. Myślę, że na live będziemy akurat ten wywozić przez 12 godzin. No coś ty. Nie, ale myślę, że sobie coś. Myślę, że żniwa będziemy mogli trochę porobić, bo ja i tak poza. Kurwa, szybko. Co chyba wysypałem poza ten. Zobacz tam. Cicho, Andrę. Nie, chyba nie. O, jeszcze jedna łyżka wejdzie. A nie, nie wysypałem. Jeszcze tylko jedna łyżka. Także wejdzie. Jedna łyżka i akurat będziemy sobie kończyć. A nie jedziesz zawieźć? No też zawiozę jeszcze. I ogólnie będziemy mieli dla was fajny filmik na dniach. Jo? Z tego. A no. Także myślę, że może macie na co czekać. Bo to coś innego takiego na kanale, a naprawdę fajna gra. Wczoraj spędziliśmy przy niej, mogę wam tylko tyle powiedzieć, że spędziliśmy przy niej sporo godzin wczoraj. I naprawdę mega świetnie się grało. Dobra, więcej i tak ci nie wejdzie. Dobra, nie, no chciałem to pozbierać. No dobra, trudno. I... Jest to stronę. Nie, jeżeli tylko w tą pojadę, to już będzie okej. Okay. Ja pierdolę, serio? Dobra, teraz wygrałeś. Wygrałem flaszkę. Wygrałeś flaszkę, no to jesteśmy wyrani. Już dwie wygrałem, bo nie miałem 60 sekund na kanale. Nie miałem. To usunąłeś go pewnie wczoraj. O Boże. Miałeś na stół, bo wszyscy widzieli. Wejdzie całe? Dobra, już nie będę dosypywał. Ile tutaj jest, zobacz. O, kurwa. No to ja, że cała łyżka nie była. Mówiłem, że cała łyżka. Dobra, możemy sobie jechać na spokojnie. Weź ładowarkę. W ogóle wiesz, jaka jest największa beka, że trochę boli mnie ten fakt w Farmingu 17, że przyczepy nie są tak zajebiście wyważone, jeśli chodzi o tonaż zboża, ziemi i na przykład takich rzeczy, ponieważ miałem te dwie przyczepy drewno, nie? No. Full drzewa załadowanego tego, co wycinałem. Rozumiesz, że ledwo MF-em po gospodarce jechałem? Chyba 5 czy 6 na godzinę tylko. I tak go szarpało, tak wiesz, typowo jakby coś no tak, na tych przyczepach miałeś, był ciężar. Bo miałeś obiekty na przyczepach, dlatego no. Tak było. I szkoda, że właśnie tak, no przecież kurde, fajnie by to było na przykład jakby, nie wiem, takie teraz dwie czternastki zasypać, tak full fest. I teraz próbować takim na przykład, no New Holland powinien sobie poradzić, bo 28 ton na 160 koni to jest chyba w sam raz. Ale na przykład taki MF, żeby miał mega zajebiście ciężko z takim czymś, żeby to szarpnąć w ogóle. Także przydałoby się takie coś, no ale no niestety w farmingu. Ej, odczepiłeś przyczepę. Wiem. Teraz już wiem, że odczepiłem. Ale teraz nacisnąłeś. Teraz nacisnąłem, a wtedy to nie wiem. Co ty masz kurwa z tym kutam? Nie wiem, bo ta klawiatura mi w ogóle nie pasuje. Tak jak ja na przykład w roketa graliśmy u Brączka i zamiast tego, zamiast jedynki na górze to ja wciskałem właśnie kół i się obracałem jakoś dziwnie, nie wiem. Później mi się SW myliło i nie jechałem w ogóle do przodu, tylko się obkręcałem od razu w miejscu. Bo jest mniejsza dużo klawiatura. No tak, każdy ma inne w ogóle przyzwyczajenia, jak już się tyle czasu spędza dziennie przy jednym sprzęcie, tak już każdy się przyzwyczaja. Dobra, teraz już na pewno trochę zwolnimy. W ogóle tu Andrzej też zaczął pszczoły tu hodować, uprawiać pszczoły.
Także tutaj miodek sobie. Ale ty miałeś sianokosy na tej serii? Nie miałeś. No. Będę dopiero miał jak krowy, nie? Jak wszystkie krowy, to ja będę musiał dopiero cały sprzęt kupić. Sianokosy to może mogło być fajne. Ale na tym, na Bizondelksona nie miałeś też sianokosów nigdy. Nigdy tu nie było sianokosów. Nie, tu nigdy. A fajne by były. No to by było całkiem spoko. Jeszcze w ogóle sianokosy 17 to robiłem tylko na tej nowej serii z Adamem, co mieliśmy, no tam kilka odcinków. Ja w ogóle dużo pracy jeszcze nie robiłem w 17, no praktycznie no gram tylko od zera do framera. Zobaczcie, jak ja mam bardzo mało serii z 17. Cały czas czekam na mapę, żeby zrobić PGR sobie. Także dlatego nie chcę zaczynać jakiejś innej serii. To czekam sobie na mapkę. Myślę, że też niebawem, no typowa, co z typową właśnie, bo typową zacząłem sobie przerabiać na V4. Jakoś nie wiem, dlatego chyba, że już którąś serię tam z rzędu robimy praktycznie na tym samym. Może dlatego, że Brączka Gospo się zmieniła, a moje nie. Dlatego też mi się tam nie chce zbytnio grać. I też jakoś te pola mi się już strasznie przejadły, bo już po kilkanaście razy minimum się pracowało na tych polach. Dlatego też powiem, jak będzie, to będzie. No, powiem wam szczerze, że będę chciał zrobić tą V4 i żebyśmy na niej już sobie nagrywali. I wtedy już nie będziemy lecieć od początku sezonu. Ta prawdopodobnie ma chyba na tył, nie? Na G daj. A nie, na lewo. Przednią musi dać. A no tak. Tu jest szyb na lewo, okej. A tamta jest chyba dobrze. Także jeśli chodzi o typową, to typowa pojawi się niebawem. Jak ją zrobię, bo już coś tam mam, tak? Mam już jakieś tam zamysły. I zobaczymy, może na live coś byśmy popracowali. Kurde, zapominam się. W ogóle ty pijany chyba jesteś. Jest chyba jak klikniesz Ctrl i Alt i I, to nie wiem czy dwóch byś nie wysypował jakoś tak, czy... A nie, to jest na podnoszenie jak. Dziwne, trochę ziemi zostało na wszczepie. A to łopatą, to łopatą się wygrzebie. Co, także ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, moi kochani, drodzy widzowie. I słyszymy się prawdopodobnie jeszcze dzisiaj wieczorem. Nie chcę zapeszać, ale mam nadzieję, że się uda. I dzisiaj jeszcze o pierwszej będziemy robili podejście, aby jechać coś do Mokrzyna nagrać. No i spróbować chociaż nagrać jakiś dzienny vlog. Także co, trzymajcie kciuki. Ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam do Brączka na farminga. I na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.